Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu, którego tak naprawdę przyczyną jest przedsięwzięcie Grażyny Kruślińskiej, czyli próba podsumowania twórczości artystów olsztyńskich po 1945 roku. Natomiast Muzeum Warmii i Mazur jest muzeum regionalnym i bardzo poważnie to traktujemy. Czyli oprócz całej troski i pieczy o zabytki związane z regionem warmińsko-mazurskim, a nawet szerzej, bardzo poważnie, nieustannie Muzeum Warmii i Mazur też dokonuje wyborów co do zbiorów sztuki współczesnej. I to szeroko pojętej sztuki współczesnej, zarówno z terenów całej Polski, twórców ogólnopolskich, ale w sposób szczególny, bo proszę Państwa, jest trudność wyjątkowa, dokonywanie takich wyborów co do twórców regionalnych. A jako muzeum regionalne takich wyborów powinniśmy dokonywać. I w obszarze kolekcjonowania tych dzieł i w obszarze właśnie prezentowania tych dzieł. Jak wiemy, działalność muzeum to jest nie tylko cały inwentarz muzealny, to są nie tylko te dzieła, które zbieramy, ale które też, co do których dokonuje się wyboru. Jak wiemy, w wielu galeriach współczesnych to tak naprawdę dokonywanie tego wyboru ma dużo większą moc niż samo kolekcjonowanie. To naprawdę było niełatwe zadanie, mając na uwadze przestrzeń, w których można było te dzieła zaprezentować, by te wyjątkowe dziesięciolecia podsumować pracami w jakiś sposób spójny. Ale zapewne o tym Grażyna sama powie, ja już nie chciałbym tego rozwijać. Czyli Państwu bardzo dziękuję, że Państwo dzisiaj do nas dotarli przede wszystkim. No musimy przynajmniej ten minimum warunków epidemicznych zachowywać, także ja też, jak odłożę mikrofon, to założę maskę. No niestety taki jest wybór, taki mamy czas, epidemia skacze i musimy zachowywać się bardzo, bardzo odpowiedzialnie. Oczywiście zachęcam do szczepienia, ja już jestem w trzeciej dawce i wszystkich przekonuję, by bardzo poważnie to traktowali, bo to jest kwestia odpowiedzialności też za innych. Droga Grażyno, nie było okazji, ponieważ takiego prawdziwego wernisażu nie mieliśmy, ale cóż piękniejszego można sobie wyobrazić, jak takie spotkanie. To jest dużo fajniejsze niż nie jeden wernisaż. Jest okazja, żeby Ci podziękować po prostu za pracę nad tą wystawą. W takim też szczególnym okresie. Na jedno mogę w tym muzeum zawsze liczyć. Na ogromną rzetelność Grażyny Kruślińskiej przygotowywaniu wystaw. Powiem Państwu, to jest kolejna wystawa Grażyny, gdzie widać taką rzetelność kuratorską. Przygotowanie wystawy to nie jest pomysł jednodniowy. To są wielomiesięczne prace i to taka praca, no właśnie, że tylko się czasami okazuje, że może jedyna osoba w tej części Polski potrafi tą pracę skutecznie zrobić. No taką osobą jest Grażyna Kruślińska. Już po raz kolejny Ci dziękuję, chociaż dzisiaj absolutnie w sposób wyjątkowy i myślę, że dużo sympatyczniej tu będzie, jak będziesz prowadziła to spotkanie z bukietem kwiatów. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze za te słowa skierowane do mnie bardzo miłe, które jednak zawsze wywołują we mnie taką konsternację i taką myśl, że no nie, to chyba aż tak nie jest. Proszę Państwa, ja się niezmiernie cieszę z tego, że postanowiliście dzisiejsze popołudnie spędzić tutaj z nami. Wystawa
poza centrum sztuka mszyńskiego środowiska artystycznego nie miało swojego uroczystego otwarcia, różne czynniki się na to złożyły. A ponieważ jest czynna już od kwietnia, więc niemal pół roku, to podjęliśmy taką decyzję, że nie robimy uroczystego wernisażu. W zamian spotkamy się z Państwem i porozmawiamy o sztuce olsztyńskiej, o początkach i o tworzeniu się olsztyńskiej sceny plastycznej, olsztyńskiego środowiska artystycznego. Od razu powiem Państwu tak, że szanowne panelistki, bardzo proszę, usiądźcie, będzie swobodnie, tak? I chciałam Państwu od razu powiedzieć, jaki był mój zamysł przy wyborze prac na tę wystawę. Chciałam mianowicie pokazać sztukę olsztyńskich plastyków poprzez prace, które stworzyli zaraz po przyjeździe do Olsztyna. Wydawało mi się, że taka perspektywa pozwoli w jednej przestrzeni zgromadzić dzieła, które da się wtedy ocenić pod względem ich potencjału, a także podjąć próbę analizy artystycznej tego zbioru. Wiem, że część Państwa już widziała tę wystawę, inni zobaczą ją po naszym spotkaniu. Więc powiem Państwu, że w salach barokowych czeka na Was naprawdę morze sztuki, już zauważyliście idąc tutaj, morze sztuki zakomponowane w labiryncie aranżacyjnym przez Andrzeja Strogę tak, żeby pomieścić niemal 100 prac, tak żeby pokazać najtrudniejszy obraz środowiska. Jeżeli nie znajdziecie Państwo tam jakiegoś nazwiska, to proszę pamiętać, że wystawa jest ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur, niewielkie wypożyczenia z BWA i Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Proszę Państwa, ja zdaję sobie sprawę, ja też słyszałam, że jest ciasno, że nie ma odejścia, ale ja myślę, że Państwo znajdziecie właściwą perspektywę na to, żeby te wszystkie prace zobaczyć. Ale zanim to nastąpi, chciałam przedstawić uczestniczki dzisiejszego panelu na temat środowiska artystycznego, jego rozwoju, jego początków. I tak, przedstawiam Państwu panią Krystynę Popleską, historyczkę sztuki. Przedstawiam Państwu dr Ewę Gładkowską, historyczkę sztuki i wykładowczynię na Uniwersytecie. I dwie artystki wspaniałe, które też związane są z Uniwersytetem i pracą dydaktyczną i mają wpływ na kształtowanie się przyszłego środowiska artystycznego. Anna Drońska, witam Cię Aniu, i Wioletta Kulikowska-Parkasiewicz, witaj. Krzesło czeka na Burego. I powiem Państwu szczerze, że wczoraj z nim rozmawiałam i myślałam, że już wszystko jest załatwione, bo okazało się, że Bury chciał przyjść do nas 28 w piątek, więc przekonałam go, że 28 jest w czwartek, ale nie wiem, może myślał, że na 18. Bardzo żałuję, bo mam dla niego ciekawą kwestię, myślę, że też dla Państwa byłaby interesująca, ale poczekajmy, może jeszcze się pojawi. Proszę Państwa, ten początek i w sztuce, i w dyskusji zawsze wiąże się z Hieronimem Skórbskim. Kiedy przeglądałam dzienniki Hieronima Skórbskiego, trafiłam na takie jego zdanie zapisane w maju 60 roku. Mianowicie brzmi ono w ten sposób. Nowy człowiek tutaj przybyły, wchodził w puste, chłodne ściany.
Myślę, że Hieronim tutaj nie tyle dosłownie chciał być odebrany, ale zawarł w słowach również metaforę dotyczącą i tego miasta i faktycznie tego, co się tutaj zastaje. I Hieronim Skurbski oczywiście pojawi się w naszej rozmowie, bo nie sposób, zaczynając opowieść o środowisku, nie zapytać o jego początki pani Krystyny Kościół-Pokleskiej, która z Hieronimem Skurbskim spotkała się niemal zaraz po przyjeździe. I było tak, że bardzo młodej, 22-letniej historyczce wówczas sztuki, Hieronim powierzył przygotowanie katalogu prac wystawy Jana Ilkiewicza. Chciałam panią zapytać, pani Krystyno, jak pani trafiła wówczas właśnie do pana Hieronima? Jaki wtedy był ten artystyczny krąg? Czy on skupiał się bardziej wokół miejsc, czy może wokół postaci? Wziąłem ze sobą katalog pierwszej wystawy dziesięciowej Ciała Sztuckiego. Do mikrofonu proszę, tak. Nie chodzi o to. Tak, świetrzyło. Wystawa, która została otwarta w 1956 roku, a ja w tym roku właśnie w 1956 przyjechałam do Olsztyna. Przyjechałam do Olsztyna. Dlaczego do Olsztyna? Ponieważ mój mąż, bo już byłam po ślubie, pochodził z Olsztyna. Znalezienie miejsca pracy i mieszkania w Lublinie wtedy było po prostu rzeczą niemożliwą. Natomiast przyjechałam do rodziców męża i w związku z tym właśnie taki wybór Olsztyna. Innych powodów nie było. Miasta nie znałam, historii też nie bardzo. W szkole średnio mówiło się Prusy Królewskie, Prusy jakieś inne. Gdzieś na mapie ledwie umieliśmy znaleźć te Prusy. No i raptem znalazłam się w środku w Olsztynie. Zaczęłam poznawać miasto. Jak? No to trzeba zobaczyć zabytki, no bo przecież historyk sztuki. No to co? No zabytki, przede wszystkim zamek. Wtedy zamek do kapituły, zamek barmiński był, że historia nie bardzo w ogóle wiedziałam. Idąc mostem, jak ja wtedy nazywałam, spotkałam pana, który mówi: dzień dobry, a pani dokąd? A ja bym do muzeum. Był to pan Skurbski. W związku z tym wypytał się mnie wszystko, kim jestem, co robię, dlaczego jestem tutaj, dlaczego chcę zobaczyć muzeum. A ja mówię chętnie, dlatego że jestem historyk sztuki. No to świetnie się składa. No i takie poznanie było pierwsze właśnie na tym przedmurzu, w moście w zasadzie. I proszę sobie wyobrazić, wtedy po raz pierwszy zobaczyłam wystawę dziesięciolecia olsztyńskiej plastyki. Katalog zachowałam i rysunek na w katalogu na pierwszej stronie jest pani Zofii Hermanowicz, która przyjechała z Paryża i osiedliła się w Wiesbarku Warmińskim. Później dopiero przeszła do Olsztyna i pracowała w Panoramie Północy jako grafik i artysta, który urządzał całą gazetę. Jest to zbiór winogron we Francji, bo wstał ten rysunek w zasadzie. Proszę państwa, kto przyjechał tutaj z plastyków? Na palcach jednej ręki można wymienić. Hieronim Skurbski spod Nałęczowa przyjechał tutaj, ale wcześniej jeszcze w zasadzie związany był z PKW w Lublinie. Później Ilkiewicz Jan,
który kończył i nie kończył, w zasadzie zaczynał tylko Akademię Sztuk Pięknych w Wilnie. Wywieziony był na Syberię do Donbasu, gdzieś tam jakieś kopalni, coś robił i przyjechał w 1946 roku. Zofia Hermanowicz trochę później. Julian Dadles. Julian Dadles, tak, to też już ta dekada zaczęta w roku 50. A pamiętała Pani taką postać Janina Zielińska, którą jak wyczytałam, ściągnął do Olsztyna Hieronim Skurbski, ponieważ oboje byli w pracowni rysunku Mieczysława Kotarbińskiego. Więc jeśli chodzi o Skurbskiego, to Skurbski miał 2 lata Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Miał stypendium ze Związku Mazurskiego, bo przecież był działaczem współpracującym z rodziną Małgą, profesorem Starożem. Ale 1939 rok sprawę załatwił. Wcześniej skończył bardzo interesującą i bardzo na wysokim poziomie szkołę zdobywczą w Krakowie. I stąd, jeśli chodzi o wykształcenie Hieronima Skurbskiego plastyczne, no to już w 1945 roku można przyznać, że to był rzeczywiście człowiek, który był przygotowany. A później skończył studia u profesora Rafałowskiego w Akademii Warszawy, w Akademii Sztuki. Co robił? Hieronim Skurbski organizował wystawę, to znaczy zbierał z panią Biedrawiną i innymi działaczami zbiory dla przyszłego muzeum, ponieważ to było niewielkie muzeum poniemieckie, niewielkie zbiory troszkę sztuki ludowej w zasadzie, ja wiem jak to nazwać. W każdym razie wszystko, co dzisiaj mamy ze starej sztuki, to w zasadzie chyba również zasługa Hieronima Skurbskiego, który jakoś udało się zabezpieczyć, sprowadzić z tego. A poza tym jeszcze trzeba pamiętać, że profesor Lorenz z Muzeum Narodowego w Warszawie z całą ekipą przeglądał pałace pruskie i wywoził do Warszawy co cenniejsze rzeczy. I w tym też Hieronim musiał pomagać, ponieważ administracyjnie był jakoś pozałudzany. Proszę Państwa, co o pierwszej wystawie? O pierwszej wystawie zrobił się wielki szum. Gazety olsztyńskie wtedy zaczęły, pani Karolkiewicz napisała bardzo napastliwą wystawę. Co to za sztuka? To żadna sztuka. No więc artyści się oburzyli, zaczęli pisać między innymi Dadles, Julian Dadles najwięcej na ten temat pisał, o obronie sztuki spokojnego ducha, bo to jakoś mniej więcej to zostało nazwane. Przepraszam, ten artykuł podpisany Joachim Weiner to był autorstwa Dadlesa, tak? Bo artykuł właśnie o tym, o którym Pani wspomina, ten artykuł był podpisany Joachim Weiner. I zastanawialiśmy się, czy to nie jest pseudonim któregoś... To był pseudonim dziennikarza z Warmii i Mazur. Wtedy on był bardzo napastliwy, jeśli chodzi o cały artykuł i w zasadzie jego cała jakiś dorobek, krótki dorobek pisarski. W zasadzie był no, taki jakiś w tym duchu, ale później wyjechał do RFN-u, także jakieś te związki były takie trochę podejrzane. Pani Krystyna, chciałabym do tego tematu związanego z wystawą w 56 roku i do tego szumu, który się wokół tej wystawy podniósł, wrócić w dalszej kolejności naszego spotkania. A teraz chciałam o okoliczności... Ja jeszcze jedno chciałam powiedzieć. Poza wystawą w okresie 20-lecia właśnie tutaj środowiska był problem. Co przedstawiać? Do czego nawiązywać? Do jakiej tradycji?
bo przecież w zasadzie tradycji polskiej prawie właściwie tu nie było, owszem, gazeta austryjska pieniężna, ale dla własnych. Okazuje się, znaleziono temat, pejzaż, poza tym sztuka ludowa, a przede wszystkim sztuka gotycka i Madonna gotycka, która w zasadzie pieta gotycka była tematem w jakiś sposób tutaj powtarzany, a reszta to była po prostu sztuka bieżąca, polska, stosunek różnych tego z Krakowa, z Warszawy, z Torunia, z Gdańska, z wyższych szkół artystycznych ludzie przyjeżdżali. I co jeszcze tylko ważne jedno, powstawały instytucje, Biuro Wystaw Artystycznych, Muzeum. Myślało się o szkole średniej, wtedy była dyskusja w środowisku tak nielicznym. Dopiero po latach przecież mamy średnią szkołę sztuk plastycznych, nie mówiąc już o średniej, ale uniwersytet mamy przecież, prawda, cały dzień. Także to wszystko było w tych początkach tylko dyskusyjne, ale... Dziękuję bardzo. To są zawsze bardzo interesujące spostrzeżenia. Teraz chciałabym zapytać o to miejsce ciebie, Violetta, bo ty odbyłaś taką drogę, że z małego miasta na Pomorzu Zachodnim poprzez Toruń. I ciekawi mnie, jak odnalazłaś się tutaj, jak i kiedy, w którym momencie znalazłaś przestrzeń dla swojej tej no, niezwykle oryginalnej sztuki. Ja mogę powiedzieć, tak jak moja szanowna przedmówczyni, przybyłam tutaj, bo tak mnie życie pokierowało, przybyłam do Olsztyna w 95 roku, to już trochę lat temu, 26. No niemniej jestem w czystej wodzie ludnością napływową, Cóż, jak ja przyjeżdżałam do Olsztyna, Olsztyn dla mnie był miastem. Nie była to jakaś w moim pojęciu zdefiniowana formacja artystyczna, tutaj nieokreślone miejsce w tym aspekcie artystycznym. Może też dlatego, że w moim wieku ludzie jednak fokusują się na miejscach, w którym funkcjonują akademie, czy wyższe szkoły artystyczne, czy te metropolie po prostu, w których sztuka dosyć dobrze sobie radzi. Przyjeżdżając tutaj, oczywiście no, starałam się znaleźć swoje miejsce, bo w momencie, kiedy człowiek ma takie jest jego przeznaczenie, że w życiu zajmuje się twórczością, to dąży do tego, żeby się realizować w tej materii. Miałam duże szczęście, bo znalazłam swoje miejsce na uniwersytecie teraźniejszym, bo wtedy była Wyższa Szkoła Pedagogiczna i to na pewno pomogło mi w spokoju rozwijać swoją twórczość. Czy ona jest wrosła w środowisko olsztyńskie? Nie mam pojęcia, bo mam wrażenie, że teraz ta sztuka rządzi się troszeczkę innymi prawami, niż rządziła się w latach sprzed, tak to nazwę, internetu, przed taką swobodną komunikacją. Bo ten 95 rok, w którym przyjechałaś, też był dosyć znaczący, tak? Bo to był też w naszej świadomości początek czegoś nowego, tak? Byliśmy kilka lat po tym przewrocie 89 roku. Czy ten taki duch jakiegoś takiego fermentu, niepokoju, czy też nadziei, czy on był czytelny? W mojej świadomości bardzo. Bardzo, bo to ja jestem w cudzysłowie dzieckiem przełomu, bo spędziłam
20 lat w systemie komunistycznym, może jeszcze nie jako artystka, ale ze świadomością tego, co się dookoła mnie dzieje. I ta wolność, którą uzyskaliśmy, szczególnie w sztuce, no ta sztuka krytyczna, która wypłynęła w tym czasie, no bardzo mocno ludzi w moim wieku przede wszystkim pociągała, bo czuliśmy w tym taką właśnie swobodę wypowiedzi. Ja wiem, że to często była sztuka obrazoburcza, ale myślę, że to jest swoistego rodzaju strategia działalności artystycznej niż chęć obrażania ludzi czy degradowania jakichś wartości powszechnie uznawanych za obowiązujące i oczywiście słusznie. Więc ta wolność w sztuce była dla nas... Panie Magdalena, ja nie wiem, co miałam z mikrofonem. Aha, już wiem, dobrze. I to poszerzanie pola sztuki, tak? Te lata 90., ten początek i połowa bardzo były pod tym względem charakterystyczne. No, dla Polski bardzo, bo to do tego momentu, kiedy sztuka... No, byliśmy też, no oczywiście lata 70., no wiadomo, że sztuka w Polsce też się zdobywała nowe tereny, ale to było bardzo taka niszowa sytuacja. No i ten 90 lata, początek 95, to już taki rozkwit tej takiej wolności pełną parą, można by było powiedzieć. I to dawało nam taką nadzieję, nawet ufność w to, że tak się będzie rozwijała sytuacja. Dobrze. Dołączył do nas Góry, którego bardzo serdecznie witam, ale może... ponieważ ja tobie chciałam z tobą rozmawiać, zanim zaczęłam z Czekoladą i z Anią Drońską, którą tutaj w następnej kolejności chciałam przepytać, to może sobie jeszcze odsapnij, tak? A ja chciałabym zapytać Anię, ponieważ Ania skończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną, Wydział Artystyczny, natomiast obronę doktoratu robiła na Wydziale Ubioru i Tkaniny na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. I zastanawiałam się, czy nie miałeś nigdy takiej refleksji, że gdybyś studiowała poza Olsztynem, gdybyś wybrała inny ośrodek na swoje studia, inne miasto, czy to nie stworzyło ci lepszej artystycznej perspektywy? Dzień dobry. Boję się odpowiedzieć na to pytanie, bo faktycznie był taki czas, kiedy miałam takie przemyślenia, że być może gdyby... Ja muszę od razu się przyznać, że po liceum próbowałam dostać się na inną uczelnię. Nie udało mi się to za pierwszym razem i trafiłam do Wyższej Szkoły Pedagogicznej z takim zamysłem, żeby przeczekać rok. Ale okazało się, że dzisiaj wiem z perspektywy czasu, że to było miejsce dla mnie. I bardzo się cieszę, że tam zostałam. Spotkałam mnóstwo fantastycznych ludzi, fantastycznych pedagogów i to miejsce ukształtowało mnie. Jestem tym, kim jestem, dzięki tej uczelni. Też dzięki liceum plastycznemu, tej ogromny ukłon w stronę tej szkoły, bo tam zaczęła się moja przygoda ze sztuką. Czy moje życie potoczyłoby się inaczej? Pewnie tak. Całe nasze życie jest usiane wyborami, każdy wybór determinuje to, co się z nami dalej dzieje. Jestem tu, gdzie jestem i myślę, że to jest dla mnie duże szczęście. Bo ty miałaś okazję studiować jeszcze u profesora Trzeszczkowskiego. Tak, robiłam to u profesora Trzeszczkowskiego. A czy wtedy jeszcze, czy wtedy miał zajęcia z wami Witosław Czerwonka? Tak, aczkolwiek ja nie załapałam się na te zajęcia, ale w czasie
właśnie moich studiów naprawdę przewijała się cała plejada. Bo to też byli fantastyczni pedagodzy, prawda? To znaczy to też jest kwestia nie do pominięcia, jaki wpływ na młodych ludzi mają ci artyści, którzy ich uczą. To były lata 90., widziane z innej perspektywy, z perspektywy osoby, która przyjechała po szkole artystycznej, z perspektywy osoby, która całą swoją edukację, właściwie artystyczną, tutaj przeszła. A jak ty patrzyłaś na ten Olsztyn w tym 95 roku, w tych latach, w tej połowie, kiedy właśnie ty wchodziłaś w to życie? Ja jestem z urodzenia stąd. Urodziłam się w Olsztynie, tu się wychowałam, to jest moje miasto. Nie oceniam tego pod kątem takim historycznym, tutaj nie odnoszę się, nie mogę się odnieść do tego, co mówiła moja przedmówczyni, natomiast głównie z tego względu, że ze swojej młodości, z początku działalności artystycznej ja nie pamiętam takiego mocnego miksowania się pokoleń. Każde pokolenie jakby funkcjonowało w swojej przestrzeni i przepływu takiej energii, szkoda, dzisiaj żałuję tego, nie doświadczyłam. No tak, jednak te pokoleniowe kontakty potrafią dużo dawać. Jakkolwiek, przyglądając się historii sztuki po następujących po sobie dekadach, to właściwie z perspektywy czasu najwięcej do powiedzenia mają teraz ci artyści, którzy w poszczególnych dekadach tworzyli artystyczne grupy, ale właśnie związane tylko i wyłącznie ze swoim pokoleniem. Dobrze, to przejdźmy teraz do sztuki lat 70. A właściwie może nie tyle do sztuki, ile do artystycznego życia, które toczyło się w Olsztynie jakby obok tego oficjalnego nurtu. I to artystyczne życie, ta taka olsztyńska artystyczna alternatywa skupiała się wokół pracowni, wokół interdyscyplinarnej placówki twórczo-badawczej pracownia. Tworząc ją ludzie nie byli artystami, to byli historycy sztuki, w większości absolwenci, czy niemal wszyscy byli absolwentami historii sztuki w Warszawie. Przyjechali tu w drugiej połowie lat 70. i trochę namieszali, prawda? Musi wziąć mikrofon. Oni, te ich inicjatywy, o których mam nadzieję zaraz usłyszymy, naprawdę proszę mi wierzyć, ukształtowały niemałą grupę, zwłaszcza młodych i bardzo młodych ludzi. To może ja opowiem taką historię, powiem bardziej. Przecież jak byłem bardzo młody, skończyłem studia i każdy z nas był jakiś taki zbuntowany bardzo. Nie podobały nam się instytucje, to co się działo w ogóle dookoła. I postanowiliśmy zbudować coś wokół siebie, co by było tylko nasze, takie, jakie byśmy chcieli, żeby było. No i w ten sposób powstała idea tej pracowni. Wówczas właśnie studia kończył Krzysiu Giedroyć. Krzysiu Łapkowski. Łapkowski. Sobaszek, Wacek i tak dalej. Znany Państwu może twórca Dariusz Węgajty. Wszyscy zamieszkali u mnie w pracowni wtedy, że miałem na 24 metrach, było nas, ja wiem, po 60. I tak to się zaczęło. No, ale właśnie jak jest tak blisko siebie, to można dużo więcej zrobić, jak się okazuje. To takie jest, takie dziwne prawo jakieś, nielogiczne. I założyliśmy taką instytucję, tak dziwnie nazwaną,
Interdyscyplinarna placówka twórczo-badawcza pracownika. To jest taka nazwa skomplikowana, ale to sam Grotowski nam to wymyślił, bo chodziło o to, żeby uniknąć jakichś takich etykietek anty czy jakichś innych, żeby taki miało taki charakter paranaukowy, badawczy. I to pozwoliło nam działać przez wiele lat. No więc zaczęło się od tego, że utworzyliśmy taką instytucję przy SSK po Jeziorze w Olsztynie, na ulicy Żeglarskiej, na ulicy Okopowej. Ale Okopowa to była nasza druga siedziba. Najpierw się cisnęliście w tych klitkach takich przy partyzantów, tam gdzie siedzibę miał Hufiec. Tak, no po Jeziorze tam. Harcerski, tak. Tak. No w ogóle historia jest jeszcze bardziej zawiła i długa. Słuchajcie. Dlatego, że to w ogóle były dwie pracownie. Była pierwsza i druga pracownia. Pierwsza to była taka, no nie wyszła. To byli inni ludzie wtedy. I druga już taka bardziej programowa i rzeczywiście właśnie z tymi ludźmi z Warszawy zrobiliśmy taką. No taką, jak to nazwać, no, instytucję, nie instytucję, bo ona się mieściła w piwnicy w ogóle, w budynku po Jeziorze. I wszyscy mieliśmy bardzo bogate kontakty wtedy z całym środowiskiem takim, to się nazywało wtedy kontrkultura, takie słowo modne było. No plus oczywiście taka, no, takie osoby jak na powiedzmy z plastyków i czytam z historyków sztuki Lwiński, z takich akcjonariuszy, ludzi od akcji, Warbechowski, z ludzi od teorii, to Jarosław Kozłowski, i nie tylko od teorii, ale też od działań artystycznych. Od działań, tak. Po prostu cała Polska z nami współpracowała. Mieliśmy właściwie taką mapę współdziałających z nami osób i staraliśmy się jakby wymieniać doświadczeniami i robić to, co chcemy. I tu z Wiesiu Wachowskim bardzo dużo pracowałem wtedy. Wiesiu niestety w tej chwili chory jest troszkę, no ale to nie mógł tu przyjść. Dużo energii żeśmy wkładali w istnienie tej pracowni i rzeczywiście był taki moment, kiedy te wszystkie nasze działania znalazły bardzo duży oddźwięk wśród ludzi. To między innymi, ja podam na przykład taki przykład, jak jedno z takich ostatnich działań to była taka wizyta, nie, to przepraszam, to wcześniej. Na przykład przyjechał tu Stachura, to miał spotkanie czterodniowe tutaj z ludźmi. To nie było takie spotkanko, prawda, ogorskie. To zupełnie co innego było. I po prostu przez 4 dni trwała taka mocna rozmowa. Ludzie, którzy na tym byli, to na pewno dokładnie poznali tego Stachurę i to, kim on jest, co zamierza i tak dalej. I tego typu działań było mnóstwo. Była Akademia Ruchu. Proszę? Była Akademia Ruchu. Była Akademia Ruchu. Robiliśmy spektakle wspólnie. W ogóle to było takie interdyscyplinarne. To nie było takiego podziału na obrazy, grafiki i tak dalej, tylko to było takie coś, taka magma. Bo robiliście też sporo akcji i wydarzeń w mieście, tak, prawda? Tak. Ja pamiętam, to był niesamowity widok tego różowego żołnierza na skrzyżowaniu pod ratuszem. Tak. No to były lata 70. w ogóle, słuchajcie, więc to jest, nie czuliśmy jakiejś takiej, no nie wiem, presji, że ktoś nam zabrania coś. To też było piękne, bo to nie było wcale tak, że cenzura się jakaś cenzura, że ktoś na... Oczywiście są pewnie jakieś materiały gdzieś tam, ale naprawdę czuliśmy
naprawdę taką wolność i nikt nas nie krępował wtedy. I tę wolność czuli też, to muszę Państwu powiedzieć, uczestnicy tych wydarzeń, mówię to z własnego doświadczenia. I powiem też, że widok chłopaka młodego, ubranego w różowy mundur, stylizowany na taki mundur z I wojny światowej, z różowym plecakiem na plecach, stojący właśnie na skrzyżowaniu pod ratuszem, naprawdę robił niesamowite wrażenie. Ten duch wolności miał potem wielki wpływ na ludzi, którzy w tym uczestniczyli i na ich wybory dotyczące przyszłości, między innymi na moim też. Tak. No więc mogę tylko powiedzieć, że ja jako plastyk wcale nie działałem w plastyce, tylko w jakichś teatrach, w jakichś para akcjach, para, no nie wiem, typu fotograficzną jakiegoś, filmowo jakiegoś. I to było bardzo przemieszane. I tak naprawdę dopiero powstaje teraz jakaś książka podobno o tym, co się działo, bo nawet to nie jest zgromadzone nigdzie. I dopiero dowiemy się, co to było. I no cóż. No nie wiem, jakby jakieś pytanie było, to chętnie bym odpowiedział, ale skończyłem. Pytania będą na koniec naszej rozmowy. A teraz chciałabym, proszę Państwa, wrócić do tego wątku, o którym rozpoczęła mówić Pani Koźle-Pogleska, Pani Krystyna, mianowicie do 1956 roku. W 1956 roku ukazał się na łamach Warmii i Mazur krótki felieton napisany przez Zbigniewa Herberta, który był takim zbiorem refleksji na temat wystawy na dziesięciolecie środowiska olsztyńskiego. I zawierał, oprócz tego, że zawierał bardzo takie raczej krytyczną ocenę środowiska, to jeszcze garść dobrych rad dla naszych artystów. Przede wszystkim Herbert, ja powiem Państwu pokrótce, bo dla mnie to była bardzo, ten tekst, niewielki tekst był dla mnie bardzo ważny. Herbert odwołał się w swoim tekście do Arsenału 55, wystawy, która kończyła epokę socrealizmu i była taką furtką, czy też drzwiami do sztuki współczesnej, i dostrzegł, że w plastyce olsztyńskiej nie ma niczego, co by sugerowało możliwość tamtej zmiany, mimo że przecież dwoje artystów ze środowiska olsztyńskiego, Andrzej Sąłowski i Zofia Hermanowiczowa, brali udział w Arsenale. Uważał też Herbert, że to w niewielkich miejscowościach pojawiają się szkoły artystyczne, które popychają sztukę do przodu, co też dla mnie jest dosyć takim stwierdzeniem trochę nieadekwatnym. Poza tym Herbert zalecał studiowanie pejzażu olsztyńskim artystom, o czym wspominała już Pani Krystyna, bo uważał, że wspólne studiowanie pejzażu sprzyja jednocześnie i rywalizacji, i zbliżeniu się artystów, po to wypracować jakiś wspólny obraz. Też wyrażam zdziwienie, że artyści nie współpracują ze sobą, żeby nadać ton polskiej sztuce. No i dosyć wyraźnie wskazywał olsztyńskim artystom sztukę ludową i nawet określił ich dziedzicami tej tradycji, co też jest cokolwiek dziwne. Ja przytaczam Państwu tak dosyć szczegółowo te myśli Herberta.
ponieważ właśnie ten krótki tekst Herberta, który poznałam dzięki pani Ewie Gładkowskiej, bo ona w jednym ze swoich tekstów umieściła przypis zawierający informacje o tym, że taki tekst w 1956 roku w dwutygodniku Warmia i Mazury się ukazał. I chciałabym teraz do ciebie, Ewo, zwrócić się z pytaniem, jak ty właśnie jako badaczka, jako obserwatorka, jako uczestniczka życia artystycznego w Olsztynie patrzysz z perspektywy czasu na ten tekścik Herberta i czy według ciebie ta postawiona przez niego wówczas diagnoza była trafna, czy jest trafna i jak z dzisiejszej perspektywy i z tej perspektywy twojego znawstwa ocenisz na ten czas? Dziękuję za to określenie znawstwo. Być może jest to określenie na wyraz, ale tych wypowiedzi, których słuchałam, no i oczywiście jakiś tam prac badawczych swoich, zawsze myślę, że dokonało się coś niezwykłego, patrząc na dzisiejszą sytuację artystyczną, z perspektywy dzisiejszej sytuacji artystycznej Olsztyna i wspominając początki. Przecież to były dzikie pola ziem odzyskanych, mówiąc tym mamem. Przecież to był region inwigilowany niezwykle przez NKWD. To był obszar działania Moczara, tak? Sztuka była tu według mnie upolityczniona bardzo, ponieważ Hieronim Skurbski, który był twórcą w ogóle życia kulturalnego, był równocześnie politykiem. On realizował politykę Nowego Ładu, tak, tego ładu powojennego. A tu ona się też koncentrowała na tym, żeby instytucje kulturalne udowadniały, że mamy prawo tu być, tak? W związku z tym dział sztuki w Muzeum Mazurskim, jak wtedy się ta instytucja nazywała, zajmował się głównie eksponowaniem sztuki ludowej. Tak, jako bezpieczna sztuka ludowa. Tak, oczywiście. Natomiast to, co tutaj pani Krystyna tak ciekawie nam przedstawiła, to też jest pewien fenomen, bo jednak w tym mieście, gdzie w 1945 roku chyba było dwóch artystów tak naprawdę, powstały zalążki życia artystycznego. W mieście w 40% zburzonym powstaje w marcu chyba 1945 roku, chyba już w marcu, pierwsza wystawa, w sali malinowej w teatrze. I oczywiście to tak? 46. W sali malinowej. Tak, to dziękuję bardzo. W marcu 1946 roku, a później jesienią w zamku. Tak, a później jesienią w zamku i to jest jeszcze taka w międzyczasie chyba bardzo ciekawa wystawa, która pokazuje dziedzictwo kulturowe tego regionu, czyli wszystko, co udało się ocalić, dopóki ono jeszcze było w tym miejscu. To środowisko było bardzo anemiczne, tak? Na początku lat 50. to właściwie trzech artystów mamy i nie ma związku polskich artystów, plastyków, ale wkrótce powstaje oddział Związku Plastyków Olsztyńskich podlegający Okręgowi Pomorskiemu. No tutaj pada pytanie, tak? Albo można zadać pytanie, to nie była ziemia, która była dobrym zaczynem dla życia artystycznego, a jednak życie artystyczne powstało. I kiedy tutaj z przyjemnością wysłuchałam tej relacji tworzenia, no, możemy chyba powiedzieć, alternatywnych ugrupowań artystycznych, no to jest właściwie jakieś dziwne zrządzenie losu, wydaje mi się. Natomiast jeśli chodzi o ten
tekst Herberta, do którego dotarłam, no to rzeczywiście tu jest krytyka, ale ta krytyka spowodowana, właściwie skupiająca się na tym, że olsztyńscy artyści nie zainteresowali się czymś, co jest wyjątkowe tutaj, czyli pejzażem, ona była już, płynęła już wcześniej z ust Marii Korolkiewicz, która w 1954 roku pisze w takim dodatku do gazety Miejscowe, Świat i My, dlaczego artyści olsztyńscy nie dostrzegają piękna pejzażu warmińsko-mazurskiego, bo nawet zarzucają, że nie skupiają się na temacie warmińsko-mazurskim, tak? Także to nie jedynie Herbert zwraca na to uwagę. To ten region ma wymiar Rosji, na pewno. I być może pejzaż ucieleśnia to, co zdajemy genius Rosji. Dowodem może być na to, że niespełna 100 km od Olsztyna, przecież do 1945 roku w Królewcu istniała znana Akademia Sztuk Pięknych i artyści, którzy wychodzili z tej uczelni, oni specjalizowali się w pejzażu. Zresztą na Mierzei Kurańskiej powstała bardzo interesująca międzynarodowa kolonia artystyczna, gdzie artyści czerpali inspiracje z tego przecież niezwykłego krajobrazu wydmowego, z rozszalałego morza. I to są dzieła sztuki, które weszły do historii sztuki. Dlaczego to tutaj nie zaistniało? Ja sobie też często zadaję pytanie, ale pomyślałam sobie dzisiaj, idąc tutaj, że tak naprawdę pejzaż w polskim malarstwie nie jest gatunkiem wiodącym. Chociaż możemy powiedzieć, że nawet współczesne pejzaże przecież powstają i to spod pędzla znakomitych malarzy. Na przykład Mocelewski świetne pejzaże robi, tu przechodząc po raz kolejny przez wystawę, zawiesiłam z przyjemnością oko na obrazie Zygmunta Brońskiego. Ale chyba w naszej świadomości pejzaż kojarzy się jednak z czymś archaicznym, landschaftem, tak? Nie mamy dobrych konotacji. W XIX wieku. Tak, a przecież to było pejzaż, ten landschaft, to miał, był jakby kwintesencją panteizmu, tak? Myślenia o świecie jako o wszechobecności. Dochodzę do takiego wniosku, jak już mogę, że wymagano od olsztyńskich artystów tego, żeby posługiwali się nowoczesną formą, żeby zwracali uwagę na nowe kierunki w sztuce i rozwiązania formalne, które ona niesie, ale jednocześnie chciano, żeby stosowano te właśnie rozwiązania przy bardzo takiej zachowawczej tematyce, jaką właśnie był pejzaż. No właśnie, pamiętajmy, że to były czasy, gdzie taki totalny artysta wolności w tym regionie, w Europie Środkowo-Wschodniej nie doświadczał, tak? Był poddany pewnym presjom. A to, czy pejzaż jest archaicznym gatunkiem, no to chyba nie, bo proszę Państwa, najdroższy artysta, żyjący artysta, ten, który żyje i osiąga za swoje prace pejzażowe niebotyczne ceny, czyli Gerhard Richter, jest przecież uznanym artystą, tak, i ma w swoim obrę pejzaże malowane w konwencji abstrakcyjnej, w konwencji realistycznej i marszanci stoją pod jego, czy pod drzwiami jego pracowni, by jak najszybciej nabyć. Ale to jest zawsze... No właśnie, zawsze czy... Tak, tak, proszę Cię skończyć. No właśnie, czy ja mam prawo oceniać kondycję współczesnego życia artystycznego? Tak, oczywiście. No, proszę Państwa, z perspektywy historycznej to jest wielkie osiągnięcie, że istnieje tu Wydział Sztuki, że istnieje Liceum Plastyczne, że mamy przestrzenie wystawiennicze, ale
brakuje mi takiej sztuki partycypacyjnej, tak? Takiej, o której pisze Claire Bishop w Sztucznych piekłach. Sztuki, która ludzi traktuje jako tworzywo, tak? Która wciąga w swoją przestrzeń ludzi, którzy tu żyją. Wydaje mi się, że oczywiście doceniając bardzo wszystkie osiągnięcia indywidualne i zbiorowe, mało jest sztuki w mieście. Taka jest moja refleksja. Może jest to refleksja krzywdząca, ale z pozycji historyka sztuki to tak to widzę. I tutaj warto właśnie nawiązać do tego, co mówił Góry, prawda? I o tych działaniach nie podejmowanych przez artystów, ale przez historyków sztuki, prawda? Głębkowskiego, Sobaszka, Giedroycia, które potrafiły w to swoje pole wciągnąć właśnie bardzo dużą grupę publiczności. Zastanawiałam się nad tym, analizując nasze środowisko, że tak się dziwnie złożyło, że przez te dekady od 1945 roku właściwie nie powstała żadna grupa artystyczna. Jeżeli prześledzimy to pole sztuki ogólnopolskie, to od samego początku, nie mówię o grupie krakowskiej, ale od wrocławskiego konceptualizmu przez krakowską grupę Wprost, przez warszawską grupę, przez Luksus, po grupę Ładnie. Każda dekada jakby ma swoje artystyczne ugrupowanie, jakby taki głos pokoleniowy, wzmocniony właśnie tym, że manifestują się wystawą, najczęściej nie programem. Oni zwykle programów nie pisali, tylko tworzyli i wystawiali. Tutaj tylko wspomnę, bo to był epizod, grupa pięciu, która powstała w końcu lat 50. w 59. roku, do której należała Maria Delikat, Zofia Hermanowicz, Andrzej Samolowski, Jan Ilkiewicz i Ryszard Wachowski. To byli wtedy tacy około 30-letni artyści, którzy chcieli coś pokazać nowego, wskazać to, że idą, podążają, chcą podążać tropami nowej sztuki, ale nie bardzo mu się udało, właściwie po kilku wystawach się skończyło. Potem ja pamiętam taki epizod, Aniu, kiedy była taka grupa nazwana Fauda. Bo pamiętam to z kolei jednego obrazu, że młodzi ludzie pod twoimi skrzydłami w tak zorganizowanej artystycznie grupie działali. Tak, był taki incydent, jest taki incydent. Grupa artystyczna Fauda istnieje nadal, jesteśmy w kontakcie sporadycznie w tej chwili, ponieważ każdy z nas ma swoje życie w innym miejscu, ale działamy. Faktycznie było tak, że to ugrupowanie powstało pod auspicjami Wydziału Sztuki. Pierwotnie to było koło naukowe, później zawiązała się grupa artystyczna. Mamy na koncie kilka wystaw. Współpracujemy z Teatrem Pęgajt. Dwa razy do roku jakaś aktywność się... To jest jeszcze... I tu właśnie to, o czym wspominałaś Ty, Ewo, że się tego jakoś nie widzi, prawda, w przestrzeni miasta. Ale to wszystko, o czym tutaj Pan Górniewicz opowiadał, to wszystko, o czym tutaj słyszeliśmy z ust Pana Górniewicza, to ogólny fermentem europejski, tak? To druga połowa XX wieku i to są znaki drugiej awangardy, tak? To może po prostu taki był klimat tego czasu. My dzisiaj inaczej funkcjonujemy. Może to należałoby też z takiej socjologicznej strony zbadać, czy my chcemy się grupować, czy jesteśmy bardziej indywidualistami. I myślę, że problem jest
bardziej skomplikowane, prawda? No, ale na świecie powraca się do tego, co jest takim znamieniem sztuki partycypacyjnej. Widzi się, że jest taka potrzeba zjednoczenia artysty ze społeczeństwem, tak? Czyli właściwie są takie sugestie i to się już dzieje, by powrócić do tego, co się pojawiło w drugiej awangardzie, w drugiej połowie XX wieku, happening, performance, ale tak przestrzeni społecznej. To też wiąże się z pozycją lidera, tak, i zasobem lidera, bo to wtedy ktoś taki jest w stanie pociągnąć za sobą ludzi. Proszę Państwa, nie wiem nawet jak to się stało, że minęła już ponad godzina naszego spotkania. Ale to złego tak jest, jak się ma interesujących rozmówców. Jest jeszcze wiele pytań, które chciałabym zadać, ale wiem też, że nie mogę za bardzo przeciągać tego spotkania. A chciałam zapytać Was, moje koleżanki z Uniwersytetu, czy są na sali nasi studenci? Niestety nie. Niestety nie ma. I to jest, proszę Państwa, na koniec niezamierzona, ale bardzo smutna konkluzja, ponieważ studenci przychodzą, czy przychodzili swego czasu, ale przychodzą do mnie i użyczam im materiałów do prac magisterskich o olsztyńskim życiu artystycznym, a sami nie chcą w nim uczestniczyć. Ja bym chciała taką refleksję swoją powiedzieć na ten temat, że nie ma tych młodych. Musimy zwrócić uwagę na to, że żyjemy w takiej, a nie innej rzeczywistości. Co prawda my, myślę, że w większości wychowani jesteśmy trochę w innym trybie, w innych relacjach w stosunku do ludzi, w stosunku do rzeczy i tak dalej. No teraz tak czy inaczej sytuacja sprzyja bardzo samotnemu procesowi twórczemu, bo praktycznie wszystko mamy w zasięgu ręki, nie wychodząc z domu. Nie mówię już o sytuacji pandemicznej, która nas trochę przygniotła, ale to jest szczegół, bo taka sytuacja ma miejsce już od dawna, gdzie ci młodzi artyści, czy potencjalni artyści, tworzą w zaciszu swoich, nawet nie tyle pracowni, co nie wiem, stanowiska przy biurku, tak, bo to w dużej mierze sztuka przechodzi, chcemy czy nie chcemy, w świat cyfrowy, wirtualny. Tworzą się nawet już nowe jakieś takie drogi, czy kierunki, to może za dużo powiedziane, ale nowego rodzaju sztuka się rodzi. My, znaczy przynajmniej ja ze swojej perspektywy, ja tego już nie rozumiem. Czyli sugerujesz, czy dobrze to odczytuję między innymi, że w przyszłości takie spotkanie powinno się odbywać w trybie wirtualnym? Myślę, że dotarlibyśmy wtedy do większej ilości osób. Myślę, że wejdzielibyśmy w ten świat innych, młodych. Myślę, że tak. Myślę, że to są, tak jak my mamy kontakt z młodymi ludźmi, dla nich życie w internecie, czy tam szeroko pojętym internecie, bo ja nie chcę tutaj nikogo piętnować przez to, tak? To jest ich rzeczywistość po prostu. To ja przynajmniej mam taką refleksję, nie wiem, czy to Ania się ze mną zgodzi, czy ewentualnie koledzy moi z uniwersytetu, że jednak ta mentalność jest inna i nie ma się czemu dziwić, bo to jest inna rzeczywistość. Oni kontaktują się, mają mnóstwo znajomych, zresztą każdy z nas o tym wie, że są portale społecznościowe, na których wrze. Tak? Mnóstwo akcji tak naprawdę odbywa się poprzez portale społecznościowe.
spotkań takich face to face czy osobowych oczywiście odbywają, ale nie są tak intensywne jednak jak te akcje, które się dzieją w internecie. Okej, okay. To skorzystajmy proszę Państwa z tego, że jesteśmy face to face. I teraz bardzo proszę, jeśli chcielibyście zapytać naszych gości o kwestie związane z życiem artystycznym naszego środowiska w poszczególnych dekadach, a może macie zupełnie inne pytania, ale dotyczące sztuki, to bardzo proszę, to jest ten moment. Bo jeżeli nie, to ja w takim razie bardzo, bardzo serdecznie zapraszam Państwa do obejrzenia wystawy. Ona będzie trwała długo, będzie jeszcze przez kilka miesięcy następnego roku. Proszę oglądajcie tę wystawę, proszę nie przerażajcie się zupełnie obcą dla Was muzealnie przestrzenią, którą stworzyliśmy specjalnie na tę okoliczność i proszę pamiętajcie, że dzięki niej pokazujemy ten obraz środowiska jak najpełniejszy. Ja współpracując z autorem aranżacji tej wystawy i wysyłając mu kolejne spisy prac i słysząc, że nie może być tyle, musisz ograniczyć, musisz jeszcze coś wykreślić, musisz, w pewnym momencie powiedziałam mu nie, ja niczego już nie wykreślę. Nic musi być to, co napisałam. Usłyszałam, okej, będzie. Także jest. Proszę, oglądajcie. Dziękuję bardzo.